Skończyła się czwarta edycja Artystycznych Marek, czyli największego projektu dla artystów amatorów z miasta Marki. Cieszymy się bardzo, że zgłasza się coraz więcej osób do tego przeglądu i że są oni coraz lepsi. W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 80 osób, w tym oczywiście członkowie zespołu. Startowali oni w czterech kategoriach: śpiew, teatr, taniec oraz fotografia. Było mi bardzo miło uczestniczyć w kolejnej edycji mareckich spotkań, młodych talentów i muszę przyznać, że miałem okazję uczestniczyć w podobnej imprezie w zeszłym roku i ta tegoroczna edycja, wydaje mi się, jest na troszeczkę wyższym poziomie. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest wiele osób, które zaczyna się wybijać. Bardzo jestem mile zaskoczony grupą taneczną, gdzie rzeczywiście wniosła dużo ożywienia i jest w tym bardzo dużo, dużo profesjonalizmu już. Tak więc zachęcam wszystkich do uczestnictwa w przyszłym roku i ewentualnie śledzenia wszystkiego tego, co dzieje się z tymi wszystkimi laureatami tych nagród. W tym roku mieliśmy przyjemność wystąpić na Artystycznych Markach z układem tanecznym, z formacją Dance Fire i udało nam się wywalczyć pierwsze miejsce oraz nagrodę specjalną Grand Prix, za co serdecznie dziękujemy. Dziewczyny ćwiczą w Akademii Pani Szafki 3 razy w tygodniu i taniec to ich pasja, więc bardzo się cieszymy i moja młoda pomocnica trzyma zawsze za nie kciuki. Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia w przyszłym roku. Chcę powiedzieć, że to jest ogromna przyjemność organizować ten konkurs i wielka przyjemność oczekiwać na kolejne edycje, bo mamy nadzieję, że zgłoszą się nowi, wspaniali artyści mareccy oraz że przed nimi jest wielka kariera nie tylko na scenie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego.